Sławomir Szmal, najlepszy bramkarz finału PGNiG Pucharu Polski. To kolejny twój jakby tytuł, trofeum w twojej kolekcji. Tak, prawdę mówiąc, trudny mecz. Przede wszystkim było widać te emocje od pierwszych minut. Dla obydwu drużyn bardzo słabo się zaczął mecz, bo stricte 10 minuta było zaledwie 2-2. To bardzo niski wynik. Było widać te emocje. Z każdą minutą rozkręcaliśmy się i naprawdę dzisiaj zagraliśmy świetny mecz w obronie. Nie mówię o swojej osobie, ale przede wszystkim Mateusz Kus znakomicie dzisiaj w obronie. Ale początek to był, można powiedzieć, dla rywala, bo oni was jakby troszeczkę odskoczyli, musieliście dopiero gonić, prawda? Znaczy, chyba najwyższa przewaga była dwóch bramek i ta przewaga była spowodowana tym, że popełniliśmy błędy w naszym osłabieniu i nie zdążyliśmy zmienić na bramkarza i oni rzucali do pustej bramki. A tak uważam, że taktycznie zagraliśmy i w defensywie i ofensywie bardzo, bardzo dobry mecz. A w ogóle lubicie grać z Orlen Wisłą Płock? To są jakieś dla was specjalne mecze? Co, tutaj każdy się liczy, że to jest tylko jeden mecz i ten margines błędu jest bardzo mały i trzeba było naprawdę się skoncentrować przez 60 minut, żeby wywalczyć ten puchar. Za 3 dni czeka nas kolejny mecz, więc teraz szybka regeneracja i przygotować się jak najlepiej do tym razem mistrzostw Polski. Przewiduję, że właśnie te mecze o tytuł mistrza Polski będą miały podobny przebieg, czyli walka praktycznie do ostatniej minuty? Znaczy, wiesz co, bardzo bym sobie tego życzył, żeby przebiegały tak jak dzisiejszy mecz i takim wynikiem się kończyły, ale to, co dzisiaj było powoli, to już jest historia, a każdy mecz to jest budowanie nowej drogi i Płock cały czas w tej grze jest. Dziękuję bardzo.